części omówię wymagania szczegółowe w zakresie bezpieczeństwa zabawek. W ocenie zgodności wymaga się szczegółowego rozpatrzenia następujących obszarów: właściwości fizycznych i mechanicznych zabawki, palności, właściwości chemicznych, właściwości elektrycznych, a także higieny i radioaktywności zabawek. Do właściwości fizycznych i mechanicznych zaliczamy przede wszystkim te właściwości, które są związane z wytrzymałością mechaniczną materiałów użytych do zabawki, a także odporności na obciążenia wszystkich części i elementów zabawki. Ponadto zobowiązani jesteśmy do minimalizacji ryzyka zranienia przez krawędzie, wystające części, przewody, kable czy inne elementy zabawki. Ruchome części nie mogą powodować zagrożenia dla użytkownika zabawki, czyli dla dziecka, oraz części te, czy sama zabawka, nie może stwarzać ryzyka połknięcia lub zadławienia. To samo dotyczy opakowania. Opakowanie także nie może być źródłem niebezpieczeństwa, w szczególności uduszenia czy połknięcia. Jeśli chodzi o palność zabawek, to tutaj zabawka nie może być palnym elementem środowiska, w którym przebywa dziecko. Dlatego musi być ona wykonana z takiego materiału, który spełnia przynajmniej jeden z warunków. Albo nie pali się przy bezpośrednim zetknięciu z płomieniem lub iskrą. Ewentualnie nie jest łatwopalny. Jeśli się zapala, to pali się powoli i ogień ten rozprzestrzenia się wolno. Jest to także niezależne od składu chemicznego zabawki. Powinna być ona tak projektowana, aby mechanicznie opóźniać proces spalania. Materiały palne nie mogą stanowić ryzyka zapalenia dla innych materiałów użytych w zabawce. Jeśli chodzi o właściwości elektryczne, tutaj przede wszystkim należy skupić się na tym, aby zasilanie prądem elektrycznym było o napięciu nominalnym nieprzekraczającym 24 V prądu stałego, ewentualnie odpowiadającemu temu prądu zmiennemu. Części zabawek podłączone do źródła prądu muszą być odizolowane, tak aby zapobiegać ryzyku porażenia. Dotyczy to wszystkich elementów. Wszystkie one powinny być zbudowane w taki sposób, aby nawet w przypadku zniszczenia zabawki nie doszło do porażenia prądem elektrycznym. Ponadto maksymalne temperatury osiągane przez wszystkie bezpośrednio dostępne powierzchnie nie mogą rozgrzewać się na tyle mocno, aby powodować poparzenie przy dotknięciu. Analizując właściwości chemiczne zabawek, należy skupić się na tym, aby użyte materiały nie były szkodliwe. Istnieje potrzeba, aby zabawki były zaprojektowane i wytworzone w taki sposób, aby spełniały wymagania w zakresie higieny. Oznacza to, że nie mogą być źródłem żadnych infekcji, zachorowań czy zatruć. Ponadto dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia zabawka musi być zdatna do czyszczenia. Jeśli jest to zabawka tkaninowa, musi być możliwe wypranie takiej zabawki, chyba że posiada ona elementy, które to uniemożliwiają, np. układy elektryczne. Ponadto uprane zabawki muszą charakteryzować się wysokim poziomem bezpieczeństwa, także po ich wypraniu i wysuszeniu, zgodnie z instrukcjami producenta. Dziękuję bardzo.